the best day of the year. Yes, it is the best day of the year. Nie mam klucza. A gdzie ona jest? A za ile ona będzie? No nie mam klucza. Mama wzięła klucz. Zrobiłam kanapki z herbatą. No nie mam. No nie wiem gdzie jest. Gdzieś jest w rzeczach tutaj. To są jakieś jaja. Klucze się zgubiły w domu, bo mamy duże rzeczy nierozpakowane. Cudownie. I stał na korytarzu przez 5 minut. A kto nas zamknął? Chciałam zamówić kawę i herbatę, żeby mnie tutaj ktoś przyniósł na tą wycieraczkę. A czemu? Bo ja mam klucz. A czemu zamknęłaś? No bo się bałam, żeby was ktoś nie ukradł. Nie spaliście jeszcze. Zobacz, jakie kanapeczki zrobiłam. Będziesz jadł? Śniadanko. No tak, to nie mogłaś mi podać przez umyślnego na zewnątrz, żeby nie mogłam. Mamo, wiesz co, że ty nas zamknęłaś. No, miałam zostawić was, jak tutaj ludzie wchodzą, kurierzy. Obcy. Dlaczego ty jeszcze nie skomentowałeś pięknych ozdób u nas w domu? Zauważyłeś w ogóle? Nie, ale widzę teraz, że jest choinka i drzewka bardzo ładne i dużo śniegu białego popruszyło. Jest zima, jest ognisko i kominek się pali. No ale choinka jak? Śliczna, pięknie, bardzo ładnie. Ty nie lubisz sztucznych, ale ta jest piękna, prawda? Nie lubię sztuczne, ja będę miał prawdziwą, zresztą mam nadzieję, że zobaczycie choinkę, która będzie u mnie w domu. Będziemy razem robić. Jutro? Stała i będzie ubierana, tak jest, oczywiście. Dobrze. You might think the weather's kind of cold. Ja odsłaniam zasłonę, żeby ich obudzić. A tu jeszcze misio nam został do wstawienia. Ranek, panek! Wstawać jest 12, dziadki są w domu, już od godziny, zjadły śniadanie, a wy co? Nie na równe nogi od razu. Charlie, wstawaj. Charlie, zobacz co na razie. Się cieszy. Dziadzia jest i baba. Chodź, tu chodź. Chodź, kaczuś. Że budzę bez uczuć? Tak, no wstawaj, myszo, kocham was. Chodź, kurczak. Mój cudowny. Buzi tak tam. Tak. Piękności. Pójdziesz dać buzi dziadziowi? Słyszałam, że masz taki talent, że potrafisz pięknie, świątecznie jodłować. Tak? Tak? No, dawaj. Let's go. Dawaj. You've got a hand to hold, come along now and play, what a wonderful day. Robię przed chwilą bumeranga chłopakom i Charlie się cały czas ustawia do zdjęcia. Teraz chciałam nagrać ładną przebitkę. Charlie, nagrywamy, dobra? 3, 4. Jeszcze raz, słuchajcie, nie wyszło, jeszcze raz. Nie wyszło? Ona specjalnie to robi, wiesz? Nieprawda, jeszcze raz, dubelek. White cheeks are so hard to resist. Those red lips are longing for a kiss. Jako, że mamy teraz święta, to zamówiłam sobie nowy case na telefon z MobilFoxa. Ja już ten case z MobilFoxa mam chyba ponad rok czasu i powiem wam, że nic się nigdy z moim telefonem nie stało. Charlie cały czas go zrzuca i nie potukła mi się szybka. Dlatego stwierdziłam, że zamówię sobie teraz taką świąteczną wersję i zobaczcie, jak fajnie to przychodzi teraz zapakowane. Merry MobilFox. Fajny jest to pomysł na prezent, ale jako, że wam to pokazuję, to od razu wam powiem, że teraz na stronie jest -15%, a z moim kodem Angelika Xmas macie dodatkowe -10%. Także to jest ostatni czas, żeby zrobić sobie takie właśnie prezenty, żeby jeszcze zdążyły dojść pod choinkę. I zobaczcie na ten case. Są w ogóle różne świąteczne case'y, a ja mam
Taki z takimi kawami, ze śnieżynkami. Był piękny jeszcze taki renifer. No jest naprawdę sporo opcji. Zostawię Wam oczywiście link w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć i skorzystać z kodu. Kod też tam Wam na dole w opisie napiszę. No ale zobaczcie, możemy taki prezent dorzucić do prezentu, jeżeli robimy jakiś większy. Natomiast jeżeli chcemy zrobić po prostu jakiś taki mniejszy prezent, to wystarczy takie pudełeczko. Do tego naklejamy jakąś gwiazdeczkę, podpisujemy dla kogo i kładziemy pod choinkę. I ten case, który ja tutaj mam, on jest z serii Full Shock, natomiast jest teraz seria Pro Shock i możemy zrzucić telefon nawet z 5 metrów i nic się nie stanie. Tutaj mamy takie, zobaczcie, dodatkowe gumeczki, zabezpieczenia. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolona i wiele razy miałam case, upadały mi telefony i tak ta szybka niestety się tłukła, także zamówiłam sobie teraz na wymianę, bo przez rok czasu miałam tylko ten jeden case, mogliście nawet to widzieć po moich filmach. Zamówiłam sobie takie różne opcje marmurków. Teraz miałam taki marmurek biały, więc stwierdziłam, że właśnie powymieniam sobie na takie różne. Jeszcze zamówiłam sobie kabel do ładowarki, fajnie przychodzi w takim pudełeczku zapakowany. Są różne kolory, ja akurat mam taki, zobaczcie, szary. Często z kablami dzieje się taka sytuacja, że one gdzieś się wykręcają, a tutaj on jest naprawdę mega porządny, możemy kręcić nim i nic nam się tutaj nie wygnie, także jest on zdecydowanie bardziej wytrzymały od tych takich klasycznych i zobaczcie, naprawdę on jest długi, także jak podłączymy sobie przy gniazdku i leżymy z telefonem w łóżku, to spokojnie nam starczy. I jeszcze Wam tak na szybko powiem, że promocja trwa do niedzieli, dlatego warto się pośpieszyć z zakupami. Pamiętasz, jak kiedyś wyśmiałam ten Twój case? To zobacz, jaki teraz masz piękny, świąteczny, z jednorożcem, pokaż go. Tak, taki, słuchajcie, dziewczęcy. Bardzo. I on, zobacz, on jest, możesz go zrzucać z 5 metrów i nic się nie stanie. No to rzucam na dół. It's come along now and play, what a wonderful day. Tak mnie mój narzeczony zaskoczył, dostałam taki ogromny bukiet róż i wszystko, co pokazujemy na aparacie, nie wydaje się, że to jest tak duże, wiesz? Tak? Wydaje się to być dużo mniejsze, bo nie wiem, jak to pokazać. No to jest... ja ile tu jest myszka? Na aparacie jestem 101. 101 róż! Powiedziałem Ci, że ostatnio Cię zaniedbałem, w sensie Ty mi to powiedziałaś, że zapominam, trzeba to pamiętać i pielęgnować. Dziękuję bardzo, buzi. Bardzo doceniam. No, są przepiękne, w ogóle jak ślicznie pasują teraz do tego klimatu świątecznego. Co chcesz dostać? Ciasio? Tak? No to taki malutki. Już. Malutki, kawałek pierniczka tylko. Kawalątek. O. Taki kawałeczek wystarczy? Proszę bardzo, masz zadanie świąteczne. Wiesz, co to jest? Nie wiem. No, spójrz. O, takie dziwne literki. I, Y, S i L. No. I to jakby mi skądś były znajome. I co to jest? O! Co to jest? To jest kalendarz. Tak. Otwórz okienko. Właśnie nie wiem, który dzisiaj mamo, jest 16 czy 17? Ale czy to ma jakieś znaczenie, który 17, tak. Otwieraj 17. Dobrze, a gdzie jest 17? Nie ma tego. A jest. O! Co to jest? Tuż do rzęs. To dla mnie. Będziesz malować? Dziś. Możesz albo mi go oddać, albo możesz dla swojej jakiejś koleżanki bliskiej sercu wziąć. Nie mam takiej. Dobrze, to w takim razie ja zabieram. A przemyślałem, proszę. Mam. Masz? Jakaś się znajdzie, nie? Przemyślałem, mam. Oczywiście. Po głębszym zastanowieniu tak, stwierdziłem, że jednak zabieram. A chodź, na razie pomalujemy szalotkę, prawda? Jezu! Nie! Ja później nie będę miała jak tego zmyć. Dziadzio, no co ty? Dziecko niech ma już taki elegancki entourage. No pięknie będzie wyglądało, no. Charlie, co ten dziadzio mówi? Widzisz, jak patrzy na ciebie? Co on opowiada? Dzieci nie malują się. A mogę już otworzyć następne? Nie. Oj, szkoda. Zmieniłam case, zobaczcie, jak pięknie on wygląda, jak jest klimatyczny. Teraz babcia otwiera i jako, że jesteś kobietą, to oczywiście jak otworzysz, to weźmiesz dla siebie. I jako, że tak mało bywasz, to dwa okienka możesz otworzyć. Super, ale co mam sobie wybrać, które? Wybierz sobie, które chcesz. Czekaj, Szarlotka, ten, tak? Dobra, wybrałaś mi, spoko. Biorę. Tak, biorę. I co tam jest? Uuu, coś większego. Otwórz, tak, otwórz. Tuxedo. To jest... mi tego? To tu masz perfumy, zobacz, Niunia. Mam pędzel. O, jaki piękny.
Ale jaki milutki jest. Super. No to ci się trafiło i perfumy, i pędzel. Pięknie. Ja ostatnio otworzyłam 3 okienka pod rząd i były 3 szminki czerwone. Bardzo dziękuję. Zadowolona jesteś? Bardzo. Miałyśmy dobre rozdanie. Pędzelek ty mi wybrałaś. Tak? Będziemy się pędzelkować? Kici, kici. Kici, kici. Ona lubi takie. Gdzie jest ta moja kuciczka? Zrobimy taki... Baba ci kiedyś pomaluje tak ładnie. Pamiętasz, jak mnie kiedyś pomalowałaś do przedszkola? Ja byłam przebrana za Arabkę. Tak. I pamiętam, pierwszy raz mi pomalowałaś rzęsy i się czułam odlotowo. Wiesz co, nawet gdzieś zdjęcia są z tego, z tym twoim strojem. Ostatnio pokazywałam. A, tutaj na YouTubie. Tak. U Wojtka są. W domu. Tak, taki miałaś niebieski strój. Tak? Babcia cię kiedyś wymaluje. Muszę wam powiedzieć, że ten zapach Mold Wine no już mi się na maksa kojarzy ze świętami. Natomiast nasza nowość Baked Apple również no jest po prostu cudowny, świąteczny. I często pytacie mnie, jakie świece palić właśnie w tym okresie świątecznym. Ja bym chyba właśnie wybrała Baked Apple, Mold Wine, tylko z tego co wiem, to Mold Wine już nam się, słuchajcie, skończyło. Mieliśmy po prostu tak wielkie ilości tego zapachu, a niestety wszystko poszło, ale poza tymi zapachami to bardzo również uważam na ten czas świąteczny pumpkin oraz peanut butter. Wiele osób, które wącha peanut butter, są zaskoczone, że on nie jest taki słodki. On jest słodki, ale tak dobrze słodki i pachnie takimi świątecznymi ciasteczkami, także link zostawiam wam w opisie i uwaga, mała niespodzianka. Całą sobotę i całą niedzielę z kodem ciasteczko macie minus 15% na wszystko poza zestawami, także to jest taki ostatni czas, żeby zrobić jeszcze prezenty. Jeżeli teraz przez weekend zamówicie coś z waszej strony, to jeszcze na spokojnie to na święta dojdzie. Cała zniżka obowiązuje na wszystkie produkty poza zestawami i to jest zniżka specjalna ode mnie, dla moich widzów. Nigdzie indziej tego kodu nie zobaczycie. Rzeczy na stronie nie są przecenione, tylko z moim kodem ciasteczko. Taki sobie kod wymyśliłam. Macie minus 15%. Proszę bardzo, widzisz, jak ja ci ostatnio gotuję? Jak ty się najesz u nas, co to dobrego jest? Kaczka, piekła się tyle czasu. Ale jak ty długo piekłaś tą kaczkę, ja już siedzę tu, siedzę od rana i czekam na tą kaczkę i nie mogę się doczekać, no nieprawdopodobnie. No ale musisz teraz spróbować, czy dobra. Mamie w międzyczasie zrobiłam szybko zupkę tajską. Smakuje? Bardzo. No, widzicie? Ja poproszę sosu sojowego. Sajgonki na szybko robiłam. Wyrwałyśmy się właśnie z mamą z domu i przyjechałyśmy do Arkadii w poszukiwaniu za prezentami, bo to jest taki troszeczkę już ostatni czas. My zawsze to robimy ty to robisz na ostatnią chwilę. Ja się staram zawsze dużo wcześniej i mam sporo rzeczy z kosmetyków, z perfum, bo też wam już wiele rzeczy pokazywałam, natomiast muszę też kupić różne inne rzeczy. Także będziemy chodzić dzisiaj i szukać. Pewnie nie pokażę wam, co tam kupuję, ale no może coś fajnego jak będzie. Christmas is almost here, let's toast to a very good year. Słuchajcie, mam już tyle torebek. I idę tylko jeszcze do jednego sklepu. Jedna osoba mi została. Nie mam jeszcze wszystkiego, ale myślę, że jeszcze dzisiaj coś zamówię przez internet, jeszcze zdąży dojść. Także idę do jednego sklepu i powiedzmy, że się prawie udało. Musiałyśmy z mamą zrobić sobie małą przerwę na soczek, bo już jesteśmy lekko padnięte i tak naprawdę zaraz zamykają galerię, więc szybko jedziemy do domu, bo jeszcze mam pewne plany na dzisiaj, a to są moje zdobycze. Tylko tak jak mówiłam, jeszcze muszę do jednego sklepu wejść i to będzie najbardziej gabarytowy prezent, ale jakoś damy radę. Lala, ale pokaż mi ją do kamery. Pokaż jak... Ło, taką! Super! To jest syrenka, wiesz? Czy to prezent dla mnie? Tak, od Mikołaja. Muszę ci powiedzieć, że kupiłam sporo rzeczy, ale jeszcze nie jest, wiesz co, jeszcze trochę przydałoby się. Co to znaczy? Na pewno musimy takie, ty musisz powiedzieć, do Empiku na przykład kupić jakieś takie drobiazgi. Pierdółki? No, no, dobrze. Książki jakieś tam chciałam. A, tak, tak, to ja mam dużo pomysłów książek, tak? O Jezu, tak. Właśnie, dobra. Woohoo! Ale piękna! Fajne, nie? Mamy takie same, dwie takie same. Mam rozmiar jaki XS. Kurczę, to trochę niepokojące, bo Aneczka ma S, widziałam na tym, a ja XS, ale ja chciałam XS. No ale ty chciałaś zawsze bardziej przylegające. Zresztą tak. Pytałem cię o rozmiary, nie? Pamiętasz? Ja nie lubię oversize'ów. No. Ja wyglądam w tym jak po prostu mały gremlin. Nieprawda. Ja muszę mieć bardziej dopasowane. O, tak. Ta jest super, co? Mhm, bardzo fajne. Jest taka jak ty. Teraz mam taką na sobie, fajne, nie? Co? Mam dwie opcje. Podobają ci się?
krasnoludku. Dwie są takie fajne, świąteczne. Kurczę, a ciekawe co tobie Mikołaj przyniesie pod choinkę. Luka poszedł ululać Charlie, moja mama też już śpi, a ja stwierdziłam, że odpalę świeczki w salonie i puścimy sobie Dom z papieru, bo ostatnio zaczęliśmy oglądać, a nie doobejrzeliśmy. Jest już po 24 i miałam jeszcze w planie zrobić kilka rzeczy, między innymi udekorować pokój Charlie, bo tego nie zrobiłam. Tutaj mam choinkę, mam też wieńce do powieszenia, kilka rzeczy, jeszcze takich małych drobiazgów zostało u nas w domu, także dzisiaj już chyba się za to nie zabiorę. Idę zrobić sobie kąpiel jeszcze przed serialem i zostawiam to na jutro. Także jutro jeszcze będziemy dekorować. Kocham to robić. Dzisiaj do kąpieli wzięłam ze sobą świecę Peanut Butter z Twinkle Candle i ona pachnie, tak powiem wam, troszeczkę ciasteczkowo. Dla mnie nie jest to bardzo słodki zapach i on bardzo mi się kojarzy ze świętami, więc jak często ktoś mnie pyta, jaki świąteczny zapach wybrać, no to zawsze mówię, że oczywiście klasyki nasze świąteczne, ale peanut butter i pumpkin to są również takie fajne świąteczne nuty. No i zobaczcie, jakie piękne jest szkło. Takie złoto, brązowe, mieniące się. The best day of the year. Yes, it is the best day of the year.